Kamil Kargulewicz, nowy zawodnik GKS-u Tychy, ale już doskonale znany tutaj w szatni. Miałeś okazję być na testach, rozegrać dwa mecze kontrolne, być na zgrupowaniu w Ustroniu. Z jednej strony taki intensywny czas, ale z drugiej trochę też na pewno stresujący i ekscytujący. No oczywiście, że tak, że było trochę stresu na początku, ale bardzo się cieszę, że od razu pojechałem na zgrupowanie, bo mogłem się zapoznać z chłopakami bliżej. No i co na pewno mi pozwoliło łatwiej wejść do szatni. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się o zainteresowaniu ze strony GKS-u Tychy, wiedziałeś o tym, że byłeś nawet obserwowany, jak to z twojej strony wyglądało? Ogólnie pierwszy raz dowiedziałem się o tym na początku stycznia. Wcześniej jakoś nie wnikałem w sprawy ze zmianą klubu, ponieważ chciałem się skupić na grze w siarce. I tak na początku stycznia, gdy już była przerwa, menadżer właśnie zadzwonił do mnie, że jest taka szansa. Także no, bardzo się ucieszyłem, to dało mi motywacji do dalszej pracy. Nie jest tajemnicą, że był tobą zainteresowany inny klub z pierwszej ligi. Co konkretnie zadecydowało o tym, że wybrałeś jednak GKS Tychy? No przede wszystkim rozmowy z prezesem, z trenerem skłoniły mnie do tego, żeby wybrać akurat ten kierunek. No i jestem z tego zadowolony. Na pewno był dla ciebie ważny sparing, który rozgrywaliśmy w sobotę z zespołem z Czech. Musiałeś no, przekonać wtedy na boisku do siebie trenera Derbina. Nie było to na pewno łatwe spotkanie, bo grałeś z drobnym urazem. Jaka twoja ocena twojego występu? No ogólnie jestem zadowolony z tego, że dałem asystę przy pierwszej bramce, co dodało mi trochę więcej motywacji i pewności siebie, no ale ogólnie mogłem wyciągnąć więcej z tego sparingu. No wiadomo, to był mój pierwszy sparing, także no nie byłem też jeszcze dobrze zapoznany z drużyną, trochę presja mi nie pomagała, ale no ważne, że zanotowałem asystę i wygraliśmy ten mecz. Dziś też na pewno łatwo nie były, bo nogi na pewno były ciężkie. Wczoraj dwa treningi, ale dziś tak oglądaliśmy już twój taki stuprocentowy potencjał, czy cały czas są duże rezerwy? Nie, myślę, że jeszcze na 100% jeszcze przyjdzie czas, no, ponieważ teraz jest dużo pracy, nogi na pewno są ciężkie, nogi nie niosą. No ale ważne, że wygraliśmy dzisiaj ten sparing, udało się wyciągnąć ten wynik na 2-1. Sparing wygrany. Też chyba dla ciebie póki co ta twoja kariera dobrze się układa, bo była czwarta liga, trzecia liga, druga liga i teraz w końcu pierwsza. Jakie są twoje oczekiwania, cele? No przede wszystkim chciałbym zadebiutować. Tak, na razie małe cele sobie stawiam, ale powoli do przodu, ponieważ tak jak właśnie wspomniałeś, była czwarta liga, trzecia liga, druga liga, także małe kroczki, ale do przodu. Gdybyś miał kibicom GKS-u Tychy się scharakteryzować twoje najmocniejsze strony, bo warunki fizyczne na pewno na skrzydła masz dobre, niekoniecznie na inne pozycje, natomiast nas jako skrzydłowy chyba te warunki ci pomagają, a nie przeszkadzają. No oczywiście, no jestem drobny, mały, ale nadrabiam to walecznością przede wszystkim, charakterem i no myślę, że szybko się na pierwszych 5 metrach.